Cześć, witam Was serdecznie. Kolejny odcinek o tumikach, czyli czy strzelać z tumikiem okręconym jakimś tam jeszcze dodatkowym zabezpieczeniem takim termicznym, czy też bez. Po co to jest w ogóle i dlaczego tak to wygląda i dalej funkcjonuje. Jak tumiki i broń chyba raczej automatyczna zaczęły się pojawiać w szerszym użyciu, czyli gdzieś tak na moje oko II wojna światowa. Wszyscy znają te późniejsze steny z takim właśnie charakterystycznym pokrowcem na tumiku. To powiedzmy sobie szczerze, że tam mogło to służyć po prostu do tego, żeby sobie za ten tumik trzymać i strzelać. I teraz takie rzeczy też się pojawiają. Czasami coś takiego widziałem przy dziwnej broni myśliwskiej na przykład. Natomiast o co chodzi z takimi właśnie pokrowcami, jakimiś tam nakładkami przy broni automatycznej, gdzie nikt tam nie będzie za to chwytał, no chyba, że po to, żeby szybko odkręcić tumik ewentualnie, jeśli jest taka potrzeba. To się wykorzystuje też po to, żeby zabezpieczyć się przed mirażem. I teraz to, co ja trzymam, to jest tumik BT do karabinu HK MR308. Ma to na celu ogólnie właśnie wyeliminowanie powstania mirażu termicznego zaraz przed celownikiem, czyli jak nam się nagrzeje tumik, podgrzewa powietrze dookoła i nad nim unosi się rozgrzane powietrze, które działa troszeczkę jak soczewka. To, co widzimy w celowniku, to jest właśnie takie falowanie. Czy tak jest, czy tak nie jest, spróbujemy sprawdzić na bardzo szybkim, prostym teście. Zaraz zobaczycie przedziwną jednostkę broni, to znaczy sama broń nie jest dziwna. AR krótki. Dlaczego krótki? Dlatego, że przy krótkim mamy wysokie ciśnienie wylotowe, w miarę wysoką temperaturę. Przynajmniej tak osądziłem, że szybciej nagrzejemy tumik. Zdjęliśmy z tumika osłonę termiczną, zdjęliśmy okładki, lufy, tak, żeby było widać też, jak się lufa nagrzewa. I na dodatek założyliśmy na karabinek po prostu celownik noktowizyjny, cyfrowy, po to, żeby nagrać też widok z perspektywy strzelca, czy jakieś falowanie tam uda nam się wychwycić. Nie jest to obraz jakiejś tam super jakości, ale coś mniej więcej powinno być widać. Cała broń wygląda dosyć śmiesznie. Ja też musiałem ją śmiesznie trzymać przy tym teście, także proszę tam ewentualnie nie drwić z tego. To było podyktowane tym właśnie, żeby zobaczyć, jak nagrzewa się lufa, jak nagrzewa się tumik, w jakim tempie, do jakiej mniej więcej temperatury i jak to wpływa. Natomiast druga część testu będzie polegała na tym, że strzelimy oczywiście z osłoną termiczną po tym, jak tumik się wystudzi zupełnie i zmierzymy sobie różnicę temperatur, zobaczymy sobie, jak z perspektywy strzelca będzie to wyglądało z tym mirażem. Ładujemy. Celownik nagrywa. Lecimy po 5 strzałów. Na razie nic nie widać. To już trochę faluje. Celownik nagrywa. Lecimy po 5 strzałów. Na razie nic nie widać. To już trochę faluje.
Dobra, strzelamy. Dobra, strzelamy. Jeżeli chodzi o podsumowanie tego, jak wygląda sprawa nagrzewania się tłumików, to tak jak było widać, nagrzewa się bardzo, bardzo szybko, kilka strzałów i już mamy taką temperaturę, która będzie powodowała oparzenia. Natomiast z osłoną termiczną założoną na tłumik udało nam się stwierdzić w zasadzie tylko tyle, że ta osłona nie nagrzewa się do takich temperatur, żeby spowodować to oparzenie. Więc jeżeli ktoś ma założoną osłonę na tłumiku i będzie po prostu tak strzelał właśnie w tej konfiguracji, to może za ten tłumik w każdym momencie chwycić, albo jeżeli przypadkowo gdzieś tam się dotknie, to nic się nie stanie. Natomiast jeżeli chodzi o jakiś tam ewentualny miraż, falowanie powietrza nad lufą, nad tłumikiem, gdzieś w tej okolicy, który miałby zakłócać po prostu widzenie, to w tym przypadku nic takiego nie udało nam się zauważyć. Czyli obraz, który widzieliście z celownika, po prostu jest w miarę taki sam, jak na początku, nie ma żadnego właśnie falowania, a na pewno już niczego takiego sobie nam wybitnie przeszkadzało. Także przy tym nastrzale, przy tej szybkości, przy tych temperaturach, które osiągnęliśmy, wydaje się, że gdyby miało takie zjawisko następować, to ono już powinno być zauważalne. Czegoś takiego nie było. Nie mówię, że w ogóle nie jest to możliwe, że to nie istnieje, że gdzieś tam czegoś takiego ktoś nie zaobserwował w jakichś warunkach, ale nie wygląda na to, żeby przy normalnym użytkowaniu tłumika coś takiego
trzeba było brać pod uwagę. Czyli ta osłona termiczna, jeżeli tutaj mówimy o jej sensowności, tak, jeżeli chodzi o to, że trzeba tumik złapać albo żeby się przypadkiem nie dotknąć, nie oparzyć. Natomiast jeśli chodzi o samo użycie celownika, na razie wygląda na to, że nie ma znaczenia.